Jarek to zwykły mieszkaniec pospolitego miasteczka w Polsce. Ma on tylko jedno marzenie. Chciałby wyruszyć w podróż. Jarek każdego wieczoru ogląda programy przyrodnicze. Pomimo, że wyjazd jest jego marzeniem, nie może go spełnić. Ma za mało pieniędzy. Aby je zarobić, Jarek zatrudnia się w dużej korporacji, której dostaje niemałą pensję. Po miesiącu na jego konto wpływa pewna kwota. Zanim Jarek pożegna się ze swoją okolicą, musi najpierw zrobić zakupy. Nieświadomy konsekwencji, oprócz niezbędnych mu rzeczy, kupuje także całkowicie nieopłacalne i niepotrzebne padziwia. Jarek wpada w pętlę. Cokolwiek zarobi, od razu wydaje i z jego planu o podróży nici. Pewnego dnia, przeglądając internet, Jarek zauważa reklamę. Nie wywiera na nim dużego wrażenia, ale wnika w jego pamięć. Przy następnych zakupach Jarek postanawia nie wydawać wszystkiego od razu. Następnie idzie do pobliskiego biura podróży i sprawdza ofertę. Okazuje się, że mają coś idealnego dla niego. Koniec końców Jarek spełnił swoje marzenie. Stało się tak dzięki jego sile woli i postanowieniu przełamania rutyny. Aby coś osiągnąć, musiał zrezygnować z czegoś innego.